Daria jest jedną z bardzo wielu absolwentek naszej szkoły, które ukończyły kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa. Pewnie za chwilę opowie trochę, jak w tej naszej szkole było. Natomiast ja Darię pamiętam jako uczennicę spokojną, wyważoną, która sobie bardzo dobrze radziła z nauką, ale też dziewczynę, która reprezentowała naszą szkołę w trakcie wyjazdu do Czerwi. Ja pamiętam Darię jako uczennicę w klasie hotelarskiej, ale również uczennicę, która reprezentowała naszą szkołę w konkursach zewnętrznych. I będąc uczennicą klasy trzeciej, pokonała inne uczennice z klasy czwartej w dolnośląskim konkursie hotelarskim, zajmując pierwsze miejsce. I w ten sposób rozwijając swoje zainteresowania, no i zgodnie z tym też dalej edukowała się też w tym kierunku. Za chwilę Daria już powie więcej od siebie, bo przecież ona jest dzisiaj najważniejszym gościem. Posłuchajcie, co ma Wam ciekawego do powiedzenia o tym, jak to w naszej szkole było i jak teraz się dzieje. Witamy w szkole naszą absolwentkę Darię Dymerską. Co Cię do nas sprowadza, Dario, po 4 latach? Przyjechałam, żeby odwiedzić moją szkołę, podziękować za trud i starania włożone w moją edukację i spotkać się ze wszystkimi miłymi twarzami, które jeszcze mam we wspomnieniach. Powiedz nam proszę, czym się teraz zajmujesz? Jestem studentką 5. semestru, już za parę dni zaczynam 5. semestr w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Salzgitter. To jest miejscowość koło Braunschweigu w Dolnej Saksonii. Zaczynam 5. semestr na kierunku Tourismus Management, kierunek związany z hotelarstwem i z kierunkiem, na który uczęszczałam w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. Czyli rozumiem, że nauka w naszej szkole nie była bez znaczenia. Oczywiście, nauka nie była bez znaczenia. Rzeczy, które poznałam, zagadnienia, z którymi zapoznałam się tutaj w tej szkole w ekonomii, pomogły mi bardzo w mojej dalszej karierze, w rozwijaniu swojej dalszej kariery za granicą. A jakie przedmioty w szczególności okazały się pomocne w Twojej obecnej karierze edukacyjnej? Wiele przedmiotów, żeby nie powiedzieć, że wszystkie, ponieważ była to także, zaczynając od teorii, matematyka, kończąc na przedmiotach, na których skupiał się mój profil, to znaczy hotelarstwo, marketing, przedmioty turystyczne, obsługa konsumenta, przedmioty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. A jak wspominasz naukę w naszej szkole? Naukę w szkole wspominam bardzo dobrze. Przedmioty, którymi się zajmowałam, kierunek, którego byłam uczennicą, był bardzo ciekawy. Sprawiło mi dużo radości i satysfakcji. A jakim typem ucznia byłaś? Jak siebie pamiętasz tutaj siedzącą w ławach szkolnych? Pamiętam, że uczyłam się. Uczyłam się rzeczy zarówno tych, które sprawiały mi przyjemność, jak i tych mniej, ale więcej było rzeczy, które faktycznie uznawałam za ciekawe i z którymi zajmowałam się tutaj w szkole podczas zajęć, jak i też w domu, starając się zgłębiać przedmioty i zagadnienia. Czy poleciłabyś swoim młodszym kolegom naukę w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych? Oczywiście poleciłabym naukę moim młodszym kolegom i koleżankom w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ze względu na to, że szkoła ta umożliwia swoim uczniom osiągnięcie różnych miejsc, zarówno na olimpiadzie, jak i wysokich wyników w egzaminach zawodowych. I właśnie ze względu na to warto uczęszczać do tej szkoły. Młodzi ludzie borykają się z pytaniem, czy pójść do ogólniaka, czy do technikum. Co byś im poradziła? Trzeba na to patrzeć ze względów praktycznych, to znaczy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych można skończyć tą szkołę ze świadectwem maturalnym, jak i ze świadectwem ukończenia egzaminu zawodowego, co uprawnia do pracy w tym zawodzie i zajmuje to tylko 4 lata. Jeśli uczeń decyduje się na naukę w tak zwanym ogólniaku, w liceum ogólnokształcącym, kończy tą szkołę tylko i wyłącznie z maturą i musi poświęcić ten czas dodatkowy na, jeżeli chce pracować, na przygotowania do zawodu, co zajmuje więcej czasu i właśnie ze względów praktycznych warto zdecydować się na technikum.
Młodzi ludzie często myślą kategoriami, że nauka w technikum, czyli dodatkowe przedmioty zawodowe, jest to dodatkowa, wytężona dla nich praca i to troszkę ich odstręcza. Czy zgadzasz się z taką opinią? To prawda, mogą niektórzy odnosić takie wrażenie, że jest to więcej pracy, ale nie uważam, że jest to praca ciężka czy też nieprzyjemna. Jest to praca, która sprawia wiele radości i daje satysfakcję. Czy masz jakieś wspomnienia z nauki tutaj w naszej szkole, którymi chciałabyś się z nami teraz podzielić? Mam dużo wspomnień, bardzo miłych i jest naprawdę wiele rzeczy, które mogłabym przytoczyć, mogłabym opowiedzieć. Atmosfera w klasie, atmosfera podczas zajęć była rozluźniona, ale równocześnie mogliśmy zajmować się tym, co było naszym zadaniem. To znaczy nie uważam, że było to stresujące, raczej bardzo przyjemne i na pewno pomogło to w nauce. Elementem nauki w naszej szkole jest również praktyka zawodowa. Jaką radę dałabyś swoim młodszym kolegom, którzy są tuż przed odbyciem swojej pierwszej praktyki? Młodsi koledzy powinni zmierzyć się na początku z tym, że podczas pracy, podczas praktyki będą postawione im wymagania ze względu na to, że to jest szkoła bardzo dobra i od uczniów uczęszczających do tej szkoły oczekuje się mianowicie też więcej niż od innych uczniów. Muszą się zmierzyć z tym, że czeka ich praca, czasami też ciężka, ale za to będą na pewno mieli więcej satysfakcji, będą zadowoleni z tej pracy. Teraz wypowiadasz się z perspektywy absolwenta. Czy pamiętasz, jak trafiłaś do naszej szkoły? Co cię skłoniło, żeby przyjść i edukować się akurat w ekonomię? W ekonomię zachęciła mnie bogata oferta edukacyjna, to znaczy jest tutaj wiele różnych kierunków i każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym szkoła jest usytuowana w bardzo dobrym miejscu, to znaczy prawie że w centrum miasta, co jest też bardzo dużym ułatwieniem. Poza tym zapoznałam się też wcześniej ze wszystkimi możliwościami tej szkoły, to znaczy można tutaj rozszerzać swoje hobby, swoje zainteresowania, nie tylko jeśli chodzi o przedmioty hotelarskie czy ekonomiczne, ale również językowe. Szkoła oferuje bogatą ofertę i dlatego warto zainteresować się zaczęciem nauki w tej szkole. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś cofnęła się w czasie o te 7 lat, podjęłabyś dokładnie tą samą decyzję, jeżeli chodzi o swoją karierę naukową i edukację w naszej szkole? Absolutnie, na pewno wybrałabym znów szkołę ekonom, czyli zespół szkół ekonomiczno-turystycznych, ponieważ jestem bardzo zadowolona, zarówno w czasie nauki miałam bardzo dużo przyjemności, jak i po. Także nie uważam, że wybrałabym inną szkołę i myślę, że również wybrałabym ten kierunek hotelarski, który skończyłam. Myślę, że nie zmieniłoby się nic w mojej decyzji. Liebe Studentinnen und Studenten, es lohnt sich wirklich fleißig zu sein, schwer lernen, schwer zu arbeiten, um gute Ergebnisse zu erreichen. Und darum geht es die ganze Zeit. Das geht um eine schwere Arbeit, um Glück auch, um Mut. Und das wünsche ich euch allen. I would like to wish you good luck in your future career. And I hope so you are going to be successful in your future life, in your future work. Thank you.